Okres letni to czas, kiedy szkoły i inne placówki pedagogiczne organizują dzieciom wypoczynek poza granicami miasta, aby zarówno rodzice, jak i wychowawcy mieli pewność, że autokar, którym będą podróżować, jest sprawny technicznie. Policja przypomina, wystarczy jeden telefon. Już od kilku tygodni rozpoczęła się w szkołach akcja wyjazdy na zielone szkoły. Żeby było na naszych drogach bezpiecznie, żeby jeździło się sprawnie, spokojnie i żebyśmy my, rodzice, czuli, że nasze dzieci są w dobrych rękach, warto sprawdzić przed wyjazdem autokar. A to nic prostszego, wystarczy przedzwonić na numer 997, powiedzieć oficerowi dyżurnemu, z którego miejsca, o której godzinie i podać konkretny dzień wyjazdu autokaru. Odpowiednio wcześnie przyjadą policjanci, skontrolują stan techniczny autokaru, sprawdzą jego wyposażenie, sprawdzą dokumenty, które są niezbędne kierowcy. Również sprawdzą, a może przede wszystkim sprawdzą stan trzeźwości kierowcy. Jeśli stan techniczny autokaru nie będzie odpowiedni, wówczas zostanie skierowany do warsztatu. Jeżeli stan techniczny jest niezadowalający, jeżeli funkcjonariusze czy policji, czy inspekcji transportu drogowego zdecydują, że autobus nie może jechać dalej, wtedy właściciel firmy jest zobligowany podstawić nowy, sprawny autobus. Jeżeli tego nie zrobi, niestety, i tutaj z przykrością muszę powiedzieć, wycieczka nie pojedzie dalej. Oczywiście my dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo. Nie zależy nam, żeby dzieci zostały w szkole, zależy nam na tym, żeby pojechały na tę wycieczkę, ale ta wycieczka musi być bardzo bezpieczna. My dbamy o to, żeby te autobusy były sprawne technicznie. Poważne problemy będzie miał także kierowca, jeśli okaże się, że w jego wydychanym powietrzu są promile alkoholu. Za to grozi mu wysoka grzywna, pozbawienie uprawnień do prowadzenia pojazdu, a nawet kara pozbawienia wolności do 3 lat.